Dzień dobry, Adolf Józwenko, dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Panowie poprosili mnie, abym się podzielił swoimi wrażeniami na temat miasta, no i swojego w tym mieście miejsca i swoim w tym mieście miejscu. No to bycie wrocławianinem dla mnie to proces. Część mieszkańców tego miasta nie znalazła się w nim z wyboru. Nie wybrała tego miasta jako to, w którym chciała zamieszkać. A bezpośrednio po wojnie no, zdecydowana większość Wrocławian, tak na dobrą sprawę prawie wszyscy Polacy w tym mieście, poza tak zwanymi pionierami, którzy mieszkali w okresie międzywojennym, byli w ten czas Polonią, to byli mieszkańcy z różnych stron Polski. Niemało ich było ze wschodu. Ci ze wschodu właśnie wyboru nie mieli. Mogli wyjechać, jeśli chcieli żyć. Mogli, zostając, ryzykowali życie. I kiedy znaleźli się tutaj, na samym początku, długo się zastanawiali nad tym, czy to jest rzeczywiście miasto, w którym doczekają starości. W moim wypadku to się udało, ale nie tylko w moim, bo moje całe dorosłe życie to jest życie spędzone we Wrocławiu. We Wrocławiu zamieszkałem w 1956 roku, wtedy w domu studenckim. I przez 5 lat studiowałem historię, no a potem pracowałem w Instytucie Historii, wreszcie by trafić do Ossolineum. Chcę zwrócić uwagę na jedno, że dla mojego pokolenia bardzo ważne było nadać temu miastu polski charakter. Idziemy przez to piękne miasto, odbudowane, cudownie i interesująco zagospodarowane i my podziwiamy jego urodę, ale jeśli bym był przewodnikiem i prowadził grupę, to opowiadałbym o Wrocławiu, patrząc na otaczającą mnie architekturę. A to jest architektura, która ma swoją historię, mimo że Wrocław został odbudowany. Ma swoją historię. I to jest historia Niemiec. To jest historia niemiecka. Jakąż muszę przeżywać radość, kiedy chodząc po rynku mogę pokazać na piękną kamienicę pod złotym słońcem i powiedzieć, że w tej kamienicy ma swoją siedzibę Muzeum Pana Tadeusza. Po wojnie nie śniło się to nawet, żeby coś takiego mogło być. Mnie bardzo zależało, aby powstało to muzeum, z jakiego powodu. Jeśli dzisiaj przewodnicy oprowadzają po Wrocławiu wycieczki, to mówiąc o tym mieście i o jego przebogatej historii niemieckiej, mogą też poinformować, że spacerujemy po mieście, którego mieszkańcy przywieźli ze sobą swoją historię, swoje muzealia i bez nich nie byłoby polskości. Wiem, że dla mojego pokolenia bardzo trudnym okresem był okres komunizmu. To było coś w rodzaju okupacji sowieckiej. Była Polska Rzeczpospolita Ludowa, byli Polacy, nie zabroniono im posługiwania się polskim językiem, ale jednak byliśmy zniewoleni i nauczono nas w jaki sposób historii. Że historia to polskie nieszczęścia, rozbiory, do których doprowadzili polska magnateria i polskie warcholstwo.
Ba, i tak by trwało, ale w roku 1917 wybuchła w Rosji rewolucja październikowa, która umożliwiła powstanie państwu polskiemu, niezależnemu. Tylko że Polacy byli bardzo niewdzięczni. Nie chcieli uznać tej wspaniałomyślności i tak się zachowywali, że musieliśmy z powrotem tu przyjść i zrobić porządek. I tak na dobrą sprawę prawdziwa historia Polski zaczęła się w 1945 roku. W tak wplecioną opowieść historyczną, no miejsce historii było takie, w historii Wrocławia było takie dość problematyczne. Obce miasto przez lata należące do Niemiec, ale hasło propagandowe brzmiało: byliśmy, jesteśmy, będziemy. A więc byliśmy za Chrobrego, wróciliśmy. Okres pomiędzy średniowieczem a II wojną prawie że był przemilczany. Dopiero po II wojnie zaczęła się jak gdyby ta historia. Wspominam o tym po to, żeby zwrócić też uwagę na to, jak wielkie znaczenie miało wybranie Wrocławia przez polskie elity, zwłaszcza kresowe, lwowskie, które opanowały, które wyższe uczelnie Wrocławia, no, wileńskie w części, bo w większości one trafiły do Torunia i stąd powstający Uniwersytet Wrocławski, no ba, włączenie się tych elit w dyskusję na temat spuścizny lwowskiej. We Lwowie instytucją ogromnie ważną był Zakład Narodowy im. Ossolińskich, zakład, który powstał w roku 1817. Po wielu perturbacjach udało się przewieźć część zbiorów ze Lwowa do Wrocławia i powstała biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ogromnie ważna sprawa, gdzie mogli czytać, gdzie mogliby czytać i studiować studenci polonistyki i historii, gdyby nie Ossolineum. Nie kwestionuję tutaj ważności zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. One są przebogate, ale tam brakuje poloników, prawda? Tam tego nie ma. I do Ossolineum przychodziła właśnie młodzież wydziałów humanistycznych i tam formowała swoją świadomość. Chcę też zwrócić uwagę na to, że ta mozaika polska no dała taki specyficzny bardzo typ Polaków. To było miasto bardzo dynamiczne, z dużym jak gdyby takim potencjałem, z wolą bycia sobą mieszkańców. No ja w 56 roku przeżyłem we Wrocławiu. Wrocław mi się wtedy kojarzy wtedy zaczynałem studia z ogromnymi manifestacjami roku 56, kiedy upadł stalinizm i kiedy można było w miarę swobodniej w tym mieście oddychać. Wreszcie, no, rok 80, Solidarność i rok 89. Dlaczego mówię o tym roku 89? Bo nagle w roku 89 Polacy stanęli przed szansą stworzenia rzeczywiście czegoś więcej niż zależnego od Sowietów państwa, ale musieli o to walczyć. I Wrocław okazał się jedną z najbardziej mocnych takich ogniw solidarnościowego łańcucha, który powoli otaczał coraz to większe grono zwolenników suwerennej Polski. No i w ten sposób to miasto już po 89 roku, kiedy wzięliśmy je w swoje ręce, no stało się czymś ogromnie ważnym. I tak się składa, że w tym roku obchodzimy także jubileusz wyborów samorządowych chyba, tak? Bo to wybory były w 90 roku. No, tu bym chciał zwrócić uwagę też na to, że
ten Wrocław, który dzisiaj oglądamy, jest naprawdę zasługą samorządu, który był bardzo dynamiczny, który Wrocław miał też szczęście do kolejnych prezydentów, którzy nie tylko potrafili temu miastu nadać odpowiedni charakter, ale którzy też, których władanie zapewniło temu miastu bardzo mocne miejsce na mapie wielkich metropolii Wrocławia. I to miasto rozwija się dalej. Ja oczywiście, trafiając do Ossolineum, zrozumiałem w czasie wyjazdów do Lwowa i w czasie rozmów z Ukraińcami, jak ważne jest pochylić się nad historią Wrocławia. Że nie wolno nam, jeśli wymagamy tego samego od Ukraińców we Lwowie, zupełnie zapomnieć o historii Niemiec, przejść do porządku dziennego nad pamiątkami, które po nich zostały. I w Ossolineum udało się, kiedyś pamiętam, kiedy odgruzowywaliśmy nasz ogród ossoliński i kiedy zdecydowałem, żeby tam powstał taki barokowy, ładny ogród, odkopany został obelisk. Okazało się, że to jest obelisk upamiętniający żołnierzy armii niemieckiej poległych na frontach I wojny światowej. On został odsłonięty w 1922 roku. Kiedy ustaliliśmy, co to jest, i zapytano mnie, no to co z tym zrobimy? Ja powiedziałem, no postawimy go tam, gdzie był, gdzie stał. No bo przecież, proszę zwrócić uwagę, upamiętniono uczniów i profesorów liceum Matezjanum, niemieckie, katolickie, poległych w wojnie. Wśród nazwisk wielu Polaków. Nie możemy zapominać, że to nawet nie był zabór polski, to były ziemie niemieckie, prawda? To nawet nie był zabór pruski, tylko to były ziemie niemieckie. I teraz zawsze z zainteresowaniem, patrząc przez okno ze swojego gabinetu, widzę, jak niemal wszystkie wycieczki niemieckie zatrzymują się przy tym obelisku, zapalają tam lampki i z uznaniem mówią o tym zachowaniu. Tego rodzaju gesty są potrzebne, bo żyjemy dzisiaj w Europie, która ma za sobą zwłaszcza dwa ostatnie, niemalże już trzy wieki straszne, koszmarne, wojen, napaści, niszczenia się wzajemnego. I jeśli nie potrafimy w tej współczesnej Europie stworzyć klimatu służącego wszystkim narodom, wszystkim państwom, no to trudno oczekiwać, że będzie to Europa pokoju i Europa, która rokuje dobrze, dobrze rokuje na przyszłość. I to jest nasze po prostu zadanie. To, że Ossolineum jest we Wrocławiu, no, pozwoliło na zachowanie tej instytucji po roku 90 ciągłości. Nam się udało przywrócić status ossoliński i dzisiaj jest to i jako instytucja, jedyna instytucja przeniesiona ze Lwowa, która nie straciła ciągłości i która już ponad 200 lat służy i realizuje cele, które postawił przed nią założyciel, to znaczy Józef Maksymilian Ossoliński. W roku 75-lecia powojennego i polskiego Wrocławia warto też pamiętać, że
historia jest taka nieobliczalna. Wrocław za chrobrego był polski, prawda? To jest po latach mówiło się ziemie odzyskane. Oczywiście, ale kiedy spojrzymy, jak doszło do tego odzyskania, to też z przerażeniem patrzymy na ofiary, która pociągnęła za sobą II wojna światowa. I oby w przyszłości nie było, zmiany granic nie dokonywały się w taki właśnie sposób.